Eldon na rejonie, Hunter na mikrofonie, witam was w kolejnym materiale z serii Pokémon Black. Oczywiście wspierający meldują się szybciej, łamają szybciej odcineczki. Ja wiem, że miałem iść tam właśnie na dół, bo tam była jakaś anomalia pogodowa, ale w sumie powiem wam, olać to. O kurde, ile tu pokeboli jest. Haxorusik, Haxorusik, Dragon Claw oczywiście. No tutaj widzę, że są naprawdę potężne te pokemony. O, dobra, fungusy są. Nie ma problemu. Ja sobie mogę, dobra, wezmę sobie najpierw... O, Wulajbaj, a to był ten taki... Pamiętam, który to był ten taki sęp. Typu Dark. Buffaland, o, też mocny pokemon. Też mocny pokemon. Haxorus 52 poziom. Ja bym poszedł się jeszcze szybko wyleczyć. Póki jeszcze jestem blisko. Tu jakiś Rockman widzę, że gra. Proszę bardzo. Idziemy, idziemy. O, waleczka. Dawaj, Scrafty, cyk. Kurde, on ma dużo defa. Mienfu, ciach. Dobra, waleczkę za mną. Tu jest jakiś item? Nie ma. O, waleczka. Dobra. Smoczy Pokémon. Electric. Axelgor. O, to też jakiś taki fajniejszy jest, a nie miałem go wcześniej. Tutaj. Kolejna waleczka. Weteran. Dawaj, weteranka. Ciach. Haxorus 53. Krajogonal. O, tutaj trzeba szybko, bo Krajogonal może bardzo szybko rozwalić. I Alomomola również dostaje hity 2 i cyk. Stop. Hunter. Jestem Czeren, muszę dowodzić swoją wartość. O, jeszcze ta, Bianka. Drayden, profesor Juniper powiedzieli mi, że zmierzasz do Pokémon Ligi, tak? O, odkąd... Champion. O, dobra, myślę, że to w porządku. W najgorszym scenariuszu będziesz walczył z bossem N. Muszę wiedzieć, czy sobie z tym poradzisz. Aha, czyli ty będziesz mnie sprawdzał teraz. Czeren! Ty głupi kurwiu, ty! Każdą walkę, którą żeśmy stoczyli, wygrałem. Każdą, rozumiesz? Nie było walki, którą żeś wygrał. Nie było. I ten śmietnik... Ty miałeś czelność mi coś powiedzieć, że ja sobie nie dam rady, tak? Dobra, znaczy jesteś... Dobra, muszę wyleczyć twoje pokemony, dzięki. Dobra. Nie ma możliwości, że bym z tobą rywalizował, Hunter. Jeżeli mogę ci pomóc jakokolwiek w walce z N, to powiedz mi po prostu. O, ale Bianka może. Hunter! Nie mogę ci ten, ale chcę, żebyś to miał. Max Revives. O, dziękuję za Max Revives. Dziękuję, dziękuję. O, to jest całkiem śmieszne. Wszyscy są różni, o. No, to tak, wiesz. No co, nie możesz się uśmiechnąć chociaż raz. Wszystko będziesz tak na poważnie. I... to nic nie zmienia. Także wiesz co, może... czy wiesz, wszyscy się zmieniliśmy i w ogóle... no, każdy z nas powinien podążać swoją drogą, także no, czymś coś cię zadowala. No, jesteśmy wszyscy różni, no faktycznie. I teraz jest, no, dużo, dużo rzeczy, które trzeba odkryć w ogóle i muszę pomyśleć o tym, kim jestem. Dobra, i uciekł. Hunter, plo. Dobra, idź. Klienci czekają, Bianka. O! Emolga się pojawiła! No w ogóle jak fajnie ten, jaka fajna animacja była, że tak... Siema, jest tam duże. O, siema, waleczka! Soulsback, cyk! Jellysand, cyk! Dziękuję! Haxorus kolejny poziom wbija. Full restore, o, muszę tędy wyjść, dobra, siema.
Ty jesteś kolejnym weteranem. O, Beartic. Ciach. Seismitoad. Ciach. O, Seismitoad tutaj całkiem nieźle zrobił. Ex-Kawalier. Dawaj Ex-Kawaliera tutaj. Cyk, o, leży. Czy są jeszcze jacyś trenerzy? Nie ma tutaj żadnych trenerów. Bo tutaj czeka mnie teraz droga zwycięstwa. O, czekaj, bo tutaj mogę sobie przejść w sumie. A, mogę też przeexbić od razu. Bo czemu by nie? Tak zwane why not? Amogus! O, Amogus to jest... potężna gra. Kolejny Amogus na 40 poziomie. Czemu nie? Porozwalam sobie, wiadomo. Zawsze taki sekwik. O, Victory Robert bardzo są. Cok! Leży 56. Black Belt pokonany. Hyper Potion. Dziękuję za Hyper Potiona. Amogus kolejny. Dawnstone. A ty? A ty też możesz przetestować moje umiejętności. Dobra, Gurdur. Ciach. Leżysz. Boldor. Ciach. Dzięki na rapa. Tu nic nie ma. Duskstone. Dzięki. I Rora zdobyłem. Dobra, lecę szybko teraz sobie wyleczyć pokemony. Dzięki, dzięki na rapa. Już lecę. Lecę, lecę, lecę. Dobra, i teraz słuchajcie, wchodzimy. Wchodzimy, to jest ten moment. To jest ten moment, kiedy wchodzimy. To jest, co to jest w ogóle? Batch Check Gates. O. W drodze. Jesteśmy w drodze. Wow. Huh. Halt! O kurde, jaką oni obronę tu mają. Trio Badge. Otwiera. Dobra. Och! Trzymasz Trio Badge, okej. Okay. Możesz przejść dalej. Halt! Basic Badge. Możesz przejść dalej. To są pokemony? O, to są pokemony. To Dragon Claw i na przykład użyjmy Leaf Blade'a na Bufalanta. Halt! Insect Badge. O, sorry, to ja, nie w końcu kliknę. Dobra, walcz dalej. Halt! Dobrze, dobrze, kolejna odznaka. Idziemy dalej. O, siema. Halt! O, możesz iść dalej. Idziemy dalej. Halt! Jet Badge. O, możesz iść dalej. O, ja lecę! Halt! Do mroźnych obszarów! Tak myślałem. Jeszcze zagadkę dali. Halt! Idziemy do Victory Road. Nie mogę wejść mu do pyska. Kurde, nie mogę zrobić cosplayu Bianki. Victory Road, widzowie. Wow, wygląda to bardzo inaczej. Co tu się pojawia? Durant. O, Durancik, jaki Pokemon. O kurwa, chyba będę musiał któregoś Pokemona siły nauczyć. Dobra, przeekspię sobie tego. Zobaczymy w ogóle, czy będę musiał, czy nie będę musiał. Bo ja chyba nawet tego... O, siema. Możesz zjechać po klifie, patrz. O! Dobra, dzięki za info. Fracture na 40. O, to mogę sobie tutaj też zapać. Mienfu. Cheatmor, fajny ognisty Pokémon. Duran.
Czekaj, a ja... O, Deino! O, Deino to też fajny Pokémon. Czekaj, a ja nie mam czasami jakiegoś... Nie mam więcej kupionych. Bo myślałem nad tym, żeby nie kupić sobie więcej Max Repeli, ale nie mam. No dobra. Rare Candy przyda się. Idziemy, idziemy. Muszę się dobrze rozejrzeć po tych jaskiniach, bo tutaj jest kompletnie inna budowa tego Victory Road niż w pozostałych właśnie generacjach. O, siema waleczka! Stoutland, cyk Dragon Claw i Dragon Claw. Scolipit, Dragon Claw. Dziękuję. Zepchnę go. Nie mam pomysłu w ogóle, jak to przejść, nie? Siema waleczka. Crafty, dobra, użyjmy Dragon Dance'a. I teraz Slash. O kurwa, padł mi on. Dobra. Earthquake. 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 Dziękuję. Można go w sobie przeekspić. Czekaj, item take. Weźmy Lucky Egga i przeekspimy teraz tego. Give. Dobrze, i teraz sobie zmienimy. O! Leczący Pokémony, dobrze, 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 świetnie. Crunch. Ło! Jak zmienił Pokémona. Czego zmieniasz Pokémony? Powinien zmieniać Pokémonów. Dzięki, dzięki. To ja bym chciał w takim razie... Dobra, nie, niech sobie ten Crocodile expi, niech sobie on expi. Chociaż czekaj, bo ja muszę chyba na górę wchodzić bardziej. Bo Victory Road to polega na tym, żeby na górę wchodzić. Dawaj, expimy! Siema, Clank. Proszę bardzo, Earthquake. Dziękuję. Darmanitan, Earthquake, dziękuję. Seismitał, Earthquake, dziękuję. Tutaj bym mógł wejść wyżej, ale na razie nie chcę. O, Fire Gem znalazłem, dziękuję. Tu jest przedmiot. Full heal, dziękuję. Czyli nie tędy. Czyli tędy. Ty, a ja nie mam tego HMA siły, prawda? Nie, nie mam. Ja w ogóle kompletnie pominąłem HMy. Wszystkie HMy po prostu pominąłem w tej grze. Ale to też znak, że one nie były aż tak potrzebne, no bo jeżeli ja jestem tutaj właśnie w tej, na tej drodze, na tym Victory Road i w ogóle nie otrzymałem żadnej informacji. No to chyba nie są potrzebne, no tak mi się wydaje. Może się mylę, ale... Zobaczymy później, dobra. Gigalith, uuu, Gigalith to jest mocny Pokémon. Dig. Znaczy nie to. Dobra, Earthquake. 57 poziom. Elektros. O, nie działa na niego. Dobra, Crunch. Crunch. Bo on ma tego Levitate'a, no. I co, to już koniec? Patrz, to koniec jest. Item jest jakiś na dole. A, nie chcę itema. Idziemy. Pokémon Liga! Witam! Pokémon Liga to jest miejsce, gdzie będziesz musiał udowodnić swoją siłę. Musisz pokonać elitarną czwórkę czempiona. Możesz zacząć od wyzwania elitarnej czwórki, jak ich pokonasz, to potem czempiona. Ale jeżeli jak się raz odważysz, to wiesz, będziesz musiał walczyć, aż padniesz. Proszę bardzo. O, czekaj, powiem mi tak. Southwest to jest tak.
Ghost type, Fighting type, Dark type i Psychic type. Dobra, jeszcze raz, to tak. Southwest, dobra, czyli najpierw zaczniemy sobie od Ghost type'a. Tylko ja bym musiał w ogóle podleczyć te Pokémony. A trochę będę miał tych przedmiotów, bo tak, dostałem Max Revive'y. Mam 3 Max Revive'y. Rare Candy mogę narzucić na Haxorusa na przykład. Gilotyny nie uczy gilotyny. Hyper Potion. No, czekaj, a może mam Fresh Water gdzieś? Mam jeszcze Fresh Water, o. I Super Potiona bym użył. To teraz muszę zobaczyć tylko, jak moje Pokémony stoją z atakami. Summary. Earthquake widzę, że jeszcze jest. No, teraz będzie mi Crunch bardziej potrzebny. Tutaj mam czysto. Tu jest czysto. Dobra, czyli tylko jeden. Okej. Okay. Spróbujmy se. O kurwa, lecę. Siema. Ja chciałem zawalczyć z tobą, bo ty jesteś podobno dobra w ten. W ogóle fajne, że można wybierać sobie, od którego się zacznie. Chantal, dawaj Chantal. Liter for Chantal. Dobra, no to co, jadę z nimi po prostu, nie? No nie ma tutaj co tam kombinować, to robimy cyk. Full restore oczywiście, no tak, można było się tego spodziewać. Foul play. Ja najpierw użyję foul play, a potem użyję Cruncha, dziękuję. Jelly Sand, oczywiście ciach, leży. 58 poziom, Golur, pyk, leży, dziękuję. Chandelure, pyk, dziękuję. O, i leży, świetnie, dobrze, dobrze, dobrze. O, jesteś świetnym trenerem, dostajesz 6 koła. Muszę przeprosić za moje Pokémony i przepraszam za to, że takie miałeś doświadczenie. Także, no, nara. Dobra, i teraz tak. Ghost type, Fighting type, czy jest po prawej stronie. Dark type i North East, ok, czyli tu jest Psychic type. To ja bym sobie poszedł do Psychic type'a jeszcze. Super Potion najpierw, cyk. No i co, wjeżdżam, kurwa, dawaj. Oho. Lecę, widzowie, ścieżką. Ładnie to jest zrobione. Dzień dobry. Obudź się, śpiąca królewno, ty. No bo czeka. Dzień dobry. Ja na walkę. O, przeszkadzasz mi w moim śnie. Dobrze, zawalczymy w takim razie. Caitlyn. O, Caitlyn z niej, no. Niezła Caitlyn. Dobra, Caitlyn, co tam masz? Reuniclus, no to crunch. Cyk, dziękuję. 59 level, CG Leaf. Cyk, dziękuję. Muszarna, cyk, dziękuję. No i Gotitele, cyk, dziękuję. 60 poziom, Outrage, o! Dziękuję. Jeszcze nie wygrałeś ze wszystkimi, dobra, także nie przejmuj się mną, ja muszę iść do spanka. Okej, okay, kolejnym będzie fighting. Ja bym sobie fightinga teraz zrobił właśnie... A może Archeopsem? Polecę. Najpierw. No zróbmy Archeopsa. Czekaj, jeszcze raz, żeby się upewnić. O, widzisz, bym poszedł do złego. Bo poszedłbym do Darka, a tutaj jest, o. Tu jest walczący. No. Jazda! Let's go! Ole maszyneria. Maszyneria. Ole ring! Klatka rzymska! Dawaj, ziomek. Wow! Dobra, witam, witam, jestem Marshall i będziemy walczyć. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Marshall! Dobra, co tam masz, Marshall? Tro? To teraz tak, ja nie mam żadnego, to Acrobatics powinien go zliczyć na hita. Bo on zabija za 130, prawie. Stone Edge, o ty kurwo. No dobra, jak tak chcesz się bawić, to wjeżdża... No wjeżdża Haxorusik, no co mogę powiedzieć. Ty pewnie użyjesz jakiegoś leczenia. Tak myślałem, świetnie, dlatego użyłem Dragon Dance'a.
I teraz Dragon Claw. Pewnie użyjesz kolejnego, co? Full Restora? Oczywiście, że tak. Spoko, ja użyłem kolejnego Dragon Dance'a. Dragon Claw. Dragon Claw. Dragon Claw. Dragon Claw. Dziękuję. O, ależ fajna waleczka, dzięki, dzięki. Super, dobra, wygrałeś, kurwa. No wiem, że wygrałeś, świetnie, świetnie. To trzech pokonanych mamy. Super Potion na Haxorusa. I zmienimy sobie kolejność. Tym razem dam właśnie jego jako pierwszego, bo kolejnym moim przeciwnikiem będzie przeciwnik typu Dark. No to wjeżdżamy. Ho! 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 O, z tyłu nie ma pomieni. Zobacz, jaką kanapę ma. No, ale powiem tak, elitarna czwórka to tak trochę im odjebało od kaski, ogólnie. Siema! Oho, ale jesteś mroczny. No, dobra, co dzisiaj mamy? Challenger przychodzi jeden za drugim. Dobra, nieważne, jestem Grimsley z elitarnej czwórki. Dawaj, Grimsley. Ty pewnie będziesz miał Krokodila jakiegoś, tak obstawiam. Będziesz miał pewnie Hydreigona, bo jest też typu ciemność. I Scraftiego masz, no dobra. To co, to wjeżdżamy najpierw może z Dragon Dance'em, co? Sand Attack, o kurde. Dragon Claw. Dobra, to już wiem, że muszę zmienić Pokemona. Zmieniam Pokemona na... A spróbujmy tym Krokodilem, no. Chciał mnie chrupnąć. Earthquake! Earthquake! Bisharp. Earthquake! Krokodil. O, trafiła kosa na kamień Zorro. Earthquake! Dig! O kurde, trafił mnie, dobra. Serperior! I... Leaf Blade! 41 poziom. Lipard! Lipard też ma ciemność? Przecież mnie pomyślał, fake out. Dobra, Aerial Ace'em mnie dojechał. No to co mogę wjechać? Mogę wjechać Haxorusem na przykład, tak dla odmiany. Dragon Dance! I Dragon Claw. Dziękuję. I kolejny pokonany. O, nieźle, nieźle. Ale zawalczyłeś sobie superancko, dobrze. Dobrze, pokonałeś wszystkich tych. Ale to nie koniec, jest jeszcze jeden przeciwnik. I jest Champion Alder. Albo powinnam powiedzieć, że ten N, który zajął jego tytuł. Także dobra, musisz teraz zawalczyć z tym N-em. Ale zanim zawalczę z tym N-em, to muszę najpierw wyleczyć moje Pokémony. To ja użyję sobie od razu Max Revive'a na pewno Krokodila. Na tego Archeopsa i na Serperiora, niech sobie będą. Dodatkowo chciałbym wyleczyć te Pokémony, które mam, czyli Fresh Water wyleci na Haxorusa. I dodatkowo chciałbym też użyć Etera na pewno, na Haxorusie na Dragon Claw, bo bardzo dużo używałem. I na Krokodilu na Earthquake'a. I mogę jeszcze użyć jakiegoś eliksiry mam? O, eliksiry mam jeden. No to na Krokodila niech będzie. I sprawdzę jak tam ataki, bo to dwoma Pokemonami w sumie porobię. Na dobrą sprawę. Summary. Tu jest wszystko odnowione, tu jest wszystko odnowione. Dobra. Jedziemy! Biegnę. Kurwa, ile schodów. Ty co, ja Kung Fu Panda jestem? O! Koniec! Nigdy więcej Pokémony nie będą cierpiały przez ludzi. Dzięki mojemu przyjacielowi Zekromowi. No, także możesz zatrzymać tytuł czempiona, ale nie możesz... Zatrzymać... A, możesz mieć tytuł czempiona, ale nie możesz mnie zatrzymać, mając ten tytuł. Jesteś słaby. Lata temu straciłeś swojego Pokémona, twojego partnera. I teraz, żeby zapomnieć o tym, chciałeś ostrzec Sunowę. Jak chcesz, wiesz. Co ja to nie wiem, co? Czekajcie, napiję się. A.
Kto wie, jak dawno to było, kiedy musiałeś walczyć z pełną siłą. Całkiem to w tobie lubię. I teraz jako trener, który wygrał to ten, mówię... Wszyscy trenerzy Pokémonów, uwolnijcie swoje Pokémony. Błagam cię, oddzielając ludzi od Pokémonów, zrób wszystko, ale nie to. Ty i ja musimy uwierzyć... Coś tam. Ja wygrałem, także nie masz teraz nic do gadania. O! Siema! Czekałem. Wiedziałem, że przyjdziesz, zdobyłeś kamień, masz tak, Lightstone, zekrom powinien odzywać się na ten Pokémon. Dobra, to teraz chodź. Musimy wejść do zamku Team Plasma. Oho. Oho, Lipka, oni mieli zamek pod ziemią! O, ale pieniędzy musieli wywalić! Jaka to jest hydraulika, jaki to jest sprzęt! Jaki cudemon w ogóle taki zamek przywołał? Pojebane. Dobra, to co się pojawiło, to jest zamek Teamu Plasma. Słowa króla powinny być nadane z wysokości, także chodźcie wszyscy na górę, że zapraszam. O, przed Licharen, siema. Mister Alder, jesteś wrakiem człowieka, to nie No nie pasuje to, no dobra. Pokonałem Pokémon League, ale nie było zbyt łatwo. No to gratulacje. I byłem silny, no i teraz co? Hunter, powiedz mi, że dobra, teraz on jest tym najsilniejszym, tak? Okej, dobra, przegrałem, muszę... Dobra. Idź. Idź walczyć. Idę. O co tu chodzi? Dobra, teraz... Oni się przedstawiają. O, wasza szóstka mnie teraz pokona. Na pewno? O, dobra, jestem Clay. O, dobra, rozpierdolę was. I zobacz, wszyscy liderzy przyszli! O, ścierwa! Chcecie się lać? Czy będziemy lać? Dobra, teraz no, w takim razie dawajcie, walczymy. Muszę dalej przejść. To jest ten labirynt. Chodź. Idę. Możesz sobie odpocząć. Dobra, idę walczyć. Dobra, dzięki. Ona wyleczyła moje Pokémony. A tutaj nie mogę wejść, a ty robisz za peceta. To czekaj, wiesz co? Dobra, ty nie możesz mi nic pomóc. A ty możesz? Dobra, ty mi nie możesz pomóc. Idziemy dalej. Dobra, kurwa, idźcie, bo ja chcę skończyć tę grę. Dobra, to jest pokój doktora ten, czyli króla N. Dobra, to idę. Oho.
Rare Candy, dzięki za Rare Candy. O, to ja wiem sobie, komu dam te Rare Candy. Ile mam Rare Candy? Czekaj, tak, mogę dać to Haxorusowi, bo na pewno się przyda. Nie mam tutaj Rare Candy, może to będzie Rare Candy. Jest, mam dwa, dobra, no to Haxorusik. Fajny pokoik. Dawaj wyżej. To rozumiem, że tu. Siema. O, będziesz walczył, tak? Z Getisem najpierw. Dobra, król tego zamku jest najsilniejszy na świecie. Dobrze. Także co mam teraz udowodnić? No, ty planowałeś coś. Nie wiem, co on tam planował, ale jakieś gówno totalne. O, jest Jen. Co ja planuję, to wiesz, żeby oddzielić wszystkie Pokémony od ludzi, będę powtarzał to cały czas, bo lubię powtarzać. Musimy to rozwiązać raz na zawsze, udowodnić ci, że jestem tak silny, jak mówiłem, i pokaż mi swoją determinację. No i co? Przeszedłeś tyle i Reshiram jeszcze się odpowiedział. Na pewno jesteś bohaterem, który powinien być. Polubiłem cię nawet, ale nie jesteś nawet tym Pokemonem, czy tym właścicielem Pokemona, który powinien być. Dobra, uszukiwałem się. Musimy teraz to... Dobra. Możesz zawalczyć ze mną i wygrać walkę, której nie wygrasz, albo wyjść i odrodzić się z ludźmi tymi nowymi tymi. Dobra, Zekrom, chodź do mnie! Ale wylądował. Wow. Świetnie. Pojawił się Zekrom, zrobił rozpierdol i tyle. Co, walczymy? O! O, coś w torbie mi czepie! O, Reshiram! Lightstone pobiera aurę i uwalnia się. Jest Jon, legendarny Pokémon Reshiram! Z ognistym łaganem! Fuck you! Zekrom i Reshiram, oni kiedyś żyli razem, byli jednym Pokemonem. Kompletnie przeciwni, a jednak tacy sami. Zekrom i Reshiram, Pokemony, które pojawiają się, kiedy bohater poznają. O, czyli też jesteś bohaterem, dobra. Chcę walczyć i chcę być swoim przyjacielem, także dobra, będziemy walczyć i... Preo! Reshiram się pojawił. Haxorus. Haxorus Mold Breaker. Turbo Blaze.
Dobra. Oh yeah! Master Ball! Złap się! Złap się! Złap się! Jest! Złapałem Reshirama! Kto by pomyślał? Dane weszły, nie chcę dawać nickname'a. Tak. Którego Pokemona chcę wywalić? Galvantule. Dobra, to teraz musimy walczyć Reshiram kontra Zekrom. Zobaczmy w takim razie, co się wydarzy. Dobra, wyleczył moje Pokemony. Aha, to ja nie musiałem, no dobra. Dobra, walczmy teraz. Walczymy z N-em. Team Plasma N. 6 Pokemonów od razu Zekrom? Wow. Na 52. Idź Reshiram. Aha, ja 50. No świetnie. Dobra, co ja mam za ataki najpierw? Zobaczmy na nim. Dragon Breath, Fusion Flare. No nie, no to Dragon Breath'em trzeba. Dobra, widzę, że typ się nie zna na typach. Myślisz, że zatrzymasz nas tym? Dobra, przyspieszamy waleczkę. Dragon Breath, Paralyzed. O, ty śmieciu. Slash. I teraz Dragon Breath. Jest, pokonany. Zekrom leży. Karakosta. Dragon Breath. O nie, leży. Dobra, no to w takim razie Haxorus, wybieram cię. Haxorus Dragon Dance. Używa Stone Edge'a, ale spokojnie, użyj jeszcze raz. Dobra, to teraz napierdalamy. Dragon Claw. Dragon Claw. Dragon Claw. Dragon Claw. O, Hyper Beam'a użył. Dobra, użyjmy w takim razie Crocodile'a. I... Crunch. Zoroark. Earthquake. Leżysz. Rozjebałem ci wszystkie Pokemony. Wszystko zrujnowane. Niestety, tak się wydarzyło. Że się zdupiło. No i co teraz, bohaterze? Zekrom i ja zostaliśmy pokonani. Naprawdę. Jesteś silniejszy ode mnie, także... Reshiram i Zekrom. Każdy z nich wybrał innego bohatera. Czy to jest możliwe? Dwóch bohaterów żyje w tym samym czasie. Jeden idzie za prawdą, idzie drugi za ideałami. Czy możemy być razem... mieć rację? Nie wiem. Ale to nie odrzucenie różnych idei, ale zaakceptowanie innych idei powoduje reakcje chemiczne w świecie. To jest prawdziwa formuła, która zmienia świat. I co? I po tym wszystkim myślisz, że jesteś ważny, warty, żeby dzielić imię z Harmonią i ze mną? Jesteś nikim! Żeby zacząć, to wkleiłem w N ideę, żeby obudził Pokemony i dał mojemu Plasma Team więcej siły. Także to był mój plan, że tak naprawdę wymyśliłem wszystko i wpoiłem to N-owi, żeby był prawdziwym bohaterem, a tak naprawdę jest gównem totalnym. No, Hunter, niech będziesz miał Pokemona legendarnego. I muszę być wyeliminowany. Oho, no to nieźle. Patrz, teraz idzie Alder, mówi się ma. Rządzić światem, to było prawdziwe. Co? Chciałeś rządzić światem. Kto by pomyślał? Zrobiłeś dokładnie to samo, co każdy inny... ten, antagonista, no... A i mam teraz zwalczyć z Getisem, tak? Dobra. Mam chociaż wyleczone Pokemony?
O, mam wyleczone Pokémony. Dobra, Reshiram. Dobra, jadę z nim. Pa, Fusion Flare. Ciach. Fusion Flare, ciach. Buffaland, ciach. O, tutaj jest silny. Dobra, dobra, padł. Super. Crocodile, wjeżdżasz. Robisz Earthquake, ciach. Hadrejgon. On ma chyba Levitate'a, nie? Ma Levitate'a, no. Skurczybyk. Outrage! Dobra, Haxorus. Dragon Claw. Glaucomusa, ty. Dobra. Jadę z nim, bo to nie ma. Nie ma co. Do spodu z typem. B-Sharp. Dragon Claw. Dragon Claw. O nie, padł mi kolejny Pokémon. Ty, on jest silny. Dobra. Użyjmy. Revive'a. Na. Haxorusa. I Archeops w nich wjedzie teraz. I jeszcze użyjmy HP PP Restore na Freshwater na... Nie, nie, nie Freshwater. Co ja gadam, co ja gadam. Hyper Potion użyjmy na Haxorusa. Właśnie tak. Dobra, to Haxorus wjeżdża. To niszcz Haxorus. No nie, wszystko się spierdoliło, no, pokonał mnie. Co? Stworzyłem Team Plasma moimi własnymi rękami, było wszystko perfekcją, ja jestem perfekcją. Perfekcyjny sik, zarządca świata w perfekcyjnym świecie, dobra. Ty teraz myślisz, że ludzie powinni być oddzieleni od Pokémonów? Mwahaha, jak nie mogłem zatrzymać bohatera, to przygotuję teraz coś. Jest nikim innym niż wariatem z ludzkim sercem. Myślicie, że co, że teraz go zmienicie? Nie, pewnie, że go zmienimy. Dawaj, dołącz do nas, bo my jesteśmy lepsi. Ale nie mam prawa być bohaterem, ta? To dlaczego Pokémon legendarny przyszedł do ciebie? Dobra, tak naprawdę to wiesz, to były jaja wszystko. Ja sobie go złapałem, bo miałem Master Balla drugiego. A ty, ziomek, jesteś w tym momencie spacyfikowany i wypraszany z tego baru. Dobra, co teraz? Chcę z tobą porozmawiać o czymś. No, o czym? Chcę, żebyś to ty usiadł na tym, bo ty będziesz teraz najważniejszy tutaj. To o pierwszy raz, kiedy się spotkaliśmy w Akumula Town. Byłem zszokowany, kiedy powiedziałeś... Co twoje Pokémony mówiły. Pokémony powiedziały, że cię lubią i chcą być z tobą. Widzisz? Tak było! Tak było! No i co teraz? Nie mogę tego zrozumieć. Nie mogę uwierzyć, że Pokémony tak się lubią, albo ludzie lubią w ogóle. I nigdy nie myślałem o tym w ten sposób. A tak, gdy... No, kiedy więcej podróżowałem, tym mniej pewny byłem. Pomiędzy tym, co właśnie pomiędzy komunikacją, między ludźmi a Pokémonami. Hero, wiesz, o co chodzi. Dobra, teraz wiesz. Rozumiem już wszystko, jesteś super, a ja jestem gównem. Skoczę zaraz, będzie magik pierdolnięty. Dobra. Uwalniam cię, Zekromie. Jesteś super Pokémonem. Hunter. Miałeś powiedzieć, że masz marzenie. Spełnij to marzenie. Zrób takie marzenie, jak chcesz. Dobra. Lecę. Przeszedłem, widzowie, Pokémon Black Version! Oh yeah! No i co? I koniec seryjki! Serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkich zróbcie, że będzie w opisie i to było na tyle. Widzimy się, widzowie, za niedługo w kolejnej serii, ale nie wiem, czy to będą Pokémony. Może potrzebuję sobie zrobić przerwę od Pokémonów, albo może kolejna generacja będzie po prostu lepsza. Dzięki za oglądanie, kocam was, widzowie, do następnego trzymania się.